Tekst manny na 15 sierpnia. Wzywamy was natomiast, bracia. Miejcie cierpliwość dla wszystkich. Pierwszy tesaloniczany rozdział 5, werset 14. Komentarz parauzyjny. Napomnienie to zdaje się sugerować że bardziej zrównoważeni spośród ludu Pana powinni spoglądać z sympatią oraz praktykować cierpliwą wyrozumiałość nie tylko wobec słabych i tych, którym brak jest odwagi, lecz i wobec wszystkich, włączając tych, którzy mają zbyt dużo odwagi i pewności siebie. Wzrost wiedzy pomaga nam wzrastać w łasce cierpliwości, Gdyż coraz większe ocenianie cierpliwości Ojca Niebieskiego wobec nas pomaga nam stosować tę samą zasadę wobec drugich. Myślę, że nasz niebiański Ojciec uprzywilejował i powołał kogokolwiek. Powinna uczynić nas bardzo uważnymi na to, jak współpracujemy z Panem w odniesieniu do tego powołania. W najwyższym stopniu powinna nas też uczynić pomocnymi dla tych wszystkich, którzy razem z nami usiłują podążać śladami naszego Pana po wąskiej drodze. Reprint numer 3135 Komentarz epifaniczny Oryginalne słowo przetłumaczone tutaj jako Miejcie cierpliwość, to hymeo, co oznacza być długo znoszącym. Napomnienie to jest rzeczywiście słuszne, a zaleta niezbędna. Fizyczne, umysłowe, moralne i religijne braki, wady i słabości nasze własne, braci, świata oraz naszych wrogów, wymagają od nas praktykowania nieskwapliwości. Naprawdę niewiele z drugorzędnych łask jest potrzebnych częściej niż ta łaska. A prawie żadna z nich nie jest tak rzadko manifestowana i tak trudna do praktykowania. Dlatego istnieje tym większa potrzeba tego napomnienia. Napominamy was bracia. Nieskwapliwymi bądźcie wobec wszystkich. Równoległe cytaty według tak zwanego przykładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, S.N.P.D., Pierwszy Koryntów rozdział 13 werset 4 Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Drugi Koryntów rozdział szósty wersety od czwartego do szóstego. Ale we wszystkim stawiamy siebie za przykład jako słudzy Boga, w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach. W trudnościach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości. Galatów rozdział piąty, werset dwudziesty drugi. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość. Uprzejmość, dobroć, wierność. Efezów rozdział czwarty, wersety pierwszy i drugi. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Kolosensów rozdział pierwszy, werset jedenasty. Pokrzepieni wszelką mocą według potęgi Jego chwały, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości. Z radością. To rozdział trzeci wersety dwunasty i trzynasty, dlatego jako wybrani Boży, święci i ukochani, przywdziejcie serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość przyjmując siebie nawzajem i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komuś, jak Chrystus darował wam, tak, czyńcie, i wy. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset 16 ale dlatego dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w niego uwierzyć ku życiu wiecznemu. Drugi Tymoteusza rozdział trzeci, werset dziesiąty. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, postępowaniem, celem, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością. Rozdział czwarty, werset drugi, głoś słowo: Bądź gotów w czasie i nie w czasie, poprawiaj, upominaj, zachęcaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Żydów, rozdział szósty, wersety dwunasty i piętnasty, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. A ponieważ Abraham był cierpliwy, doczekał się, spełnienia, obietnicy. Jakuba rozdział 5 wersety 7, 8 i dziesiąty. Bądźcie zatem cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje cennego plonu ziemi, cierpliwie czekając na niego, aż przyjmie wczesny i późny deszcz. Bądźcie cierpliwi i wy, umocnijcie swoje serca. Gdyż przyjście Pana jest bliskie za przykład niedoli i cierpliwości bierzcie bracia proroków którzy przemawiali w imieniu Pana Pieśni 95 198 23 143 170 21 322 Wiersze Brzasku 201 zmęczeni Poczekajcie jeszcze trochę. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 3135. Tekst manny na 15 sierpnia. Wzywamy was natomiast, bracia. Miejcie cierpliwość dla wszystkich. Pierwszy tesaloniczany rozdział 5, werset 14. Pytania. Czy w tym tygodniu byłem, byłam długo znoszącym długo znoszącą wobec wszystkich? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.